Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj nagrywam filmik, którym odpowiem wam, czy Jasnowidz, czy Krzysztof Jackowski jest w stanie przewidzieć numery w Totolotka. Będzie to bardzo ciekawa odpowiedź, jednak o tym w dalszej części filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmiki dotyczące właśnie Jasnowidza, dotyczące Krzysztofa Jackowskiego. No właśnie, nagrywam filmy na YouTubie na temat tej Krzysztofa Jackowskiego, na temat jego tutaj daru, tak, jasnowidzenia. Wiele osób tak naprawdę pyta się mnie w wiadomościach prywatnych, czy piszą na przykład w komentarzach, czy w ogóle gdzieś kontaktują się ze mną na Facebooku, czy w takim razie, jeżeli Krzysztof Jackowski, czy Jasnowidz jest w stanie przewidzieć, czy jest w stanie po prostu wiele rzeczy odnaleźć, przewidzieć, tak? Czy jest w stanie Jasnowidz tutaj wytypować numery do Totolotka, numery wygrane, tak? No to niestety muszę ale zmartwić tutaj większość ludzi, ponieważ niestety tych numerów do Totolotka Jasnowidz nie typuje. Gdyby tak było, to pewnie nie zajmowałby się tutaj jasnowidzeniem, tylko dawno by gdzieś znajdował się w ciepłych krajach pod palmami, opalałby się. No niestety, jakby tutaj umiejętność tego jasnowidzenia to jest coś innego niż po prostu typy w Totolotka, co jest tak naprawdę ciekawą sprawą, tak, bo z jednej strony ludzie zwracają się o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego w odnalezieniu jakiejś osoby. No, na przykład przedstawiałem taką sprawę, że tutaj rodzina górnika zwróciła się o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego i on jest w stanie wytypować, tak, miejsce, gdzie ten górnik się znajduje. No to jest szokująca tak naprawdę umiejętność, tak, czy dar jasnowidzenia, tak. Są trzy tunele, tak to mu nagrywałem, były trzy tunele i tutaj Krzysztof Jackowski jest w stanie rozpoznać, w którym tunelu, gdzie tak naprawdę rodzina nie przekazuje żadnych informacji, tak. Jedyne informacje, które otrzymuje tutaj od rodziny, to że górnik zjechał pod ziemię i że zaginął, tak? Także szokujące jest to, że Krzysztof Jackowski, który znajduje się kilkaset po prostu kilometrów od miejsca zdarzenia, jest w stanie wytypować, w którym miejscu należy szukać tej osoby zmarłej, natomiast nie może po prostu oczywiście odgadnąć tutaj liczby w Totolotka. Gdyby tak było, to by nie musiał pracować, tak by każdego dnia mógł sobie zgarnąć wygraną. Natomiast powiem, dlaczego tak jest i dlaczego to tak w ten sposób to wszystko wygląda. Natomiast jest to oczywiście jakby tłumaczenie, czy jest to po prostu jest to po prostu jakby historia, którą przedstawia Krzysztof Jackowski. On został zapytany, Jasnowidz został zapytany, jak to się dzieje, tak, że ma ten dar jasnowidzenia. No więc on powiedział w ten sposób, że tak naprawdę jest jakby pośrednikiem, no nie chcę mówić medium, bo jakby medium to źle brzmi, między osobami żywymi a osobami zmarłymi, tak, że te osoby zmarłe w jakiś sposób przekazują po prostu informacje, gdzie mogą się znajdować. Jakby tutaj Krzysztof Jackowski tłumaczył w ten sposób, że bardzo często te osoby zmarłe to są osoby, które zginęły w jakiś sposób tragiczny, tak, czyli jakaś demencja, wyszedł ktoś z domu, zaginął, potem tak naprawdę zmarł, a rodzina nie może znaleźć tej osoby, albo też na przykład sytuacja, gdzie jakaś osoba została zamordowana, to ciało gdzieś tam leży w lesie, w polu i tak naprawdę Krzysztof Jackowski je odnalazł, czy wskazał miejsce, tak, więc w ten sposób jakby tu mówi, że po prostu jakby zmarli mówią tak do niego, w cudzysłowie oczywiście mówię, tak, w cudzysłowiu. No, trudno jest tak naprawdę tutaj to podważać, znaczy trudno jest tutaj z tym dyskutować, bo jakby efekty mówią same za siebie, tak. Krzysztof Jackowski po pierwsze prowadzi firmę od wielu, wielu lat, czyli ma klientów, ma osoby, które po prostu korzystają, ma też efekty na swoim koncie, ma kilkaset ponad osób znalezionych tutaj, no w większości są to zwłoki, tak, są to osoby zmarłe, no ale efekty takie są. Ma też liczne podziękowania, które można zobaczyć sobie na jego stronie internetowej, podziękowania ze strony nie tylko osób prywatnych, ale także policji, tak, policji. Natomiast ja zawsze mówię o tym, że policja nie może tutaj oczywiście powiedzieć w 100%, tak, Krzysztof Jackowski ten odnalazł jakieś ciało osoby zmarłej, ponieważ policja wtedy straciłaby autorytet swój, to jest pierwsza sprawa i tak to mówiłem w jednym z filmików, zamknięto by posterunki, policja w to miejsce by postawiono
posterunki jasnowidzów, tak? Natomiast bez wątpienia po prostu Krzysztof Jackowski w wielu sprawach pomógł, tak? Nie mówię też we wszystkich, że jest nieomylny i też nie jestem jego adwokatem, że po prostu go bronię i tak dalej, natomiast z tego, co ja nagrywam, z tego, co ja patrzę, obiektywnie patrząc, to rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się sprawdza, tak? Bardzo dużo rzeczy się sprawdza. No, na pewno dla tych osób, które poszukują osoby bliskiej, tak, jakiegoś członka rodziny, który zaginął, to taka pomoc jest niezbędna, tak, niezbędna. Oczywiście zawsze trzeba po prostu podczas poszukiwania takich osób wykorzystać te wszelkie procedury, czyli policja, można też skorzystać z tych usług detektywa, natomiast na pewno skorzystanie to jest usług jasnowidza nie będzie po prostu jakąś wielką tutaj stratą, tak. No ja powiem też taki przykład takiej sprawy, a mianowicie Krzysztof Jackowski odnalazł tak naprawdę, czy wskazał rozwiązanie sprawy związane po prostu z zaginięciem nastolatek, które jechały, pięciu nastolatków, tak, trzy dziewczyny i dwóch chłopaków jechało samochodem do Utiko i wpadli do rzeki. No i tak naprawdę Krzysztof Jackowski wskazał miejsce, gdzie znajduje się ten samochód. Tutaj rodzina jednego z tutaj członków rodziny skontaktowała się z nim i on narysował mapkę, na której narysował miejsce, gdzie może się znaleźć ten samochód, i to było 180 metrów od mostu. No to teraz jakby to przyjmując analogiczny sposób myślenia, tak, na rozum. Są młodzi ludzie, to było wszystko w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zbliża się Nowy Rok, każdy by pomyślał, że ci młodzi ludzie po prostu uciekną gdzieś na zabawę do większego miasta, zwłaszcza, że to było najmniejszej miejscowości. Natomiast nikt by nie pomyślał o tym, że samochód centralnie wpadł do rzeki i ci młodzi ludzie, piątka z tych młodych ludzi zginęła, tak? Zwłaszcza, że wcześniej były takie przypadki, że samochód wpadł do wody, do rzeki i ludzie wydostali się z tego samochodu, wybili szyby, wydostali się. Natomiast tam była sprawa taka tego typu, że samochód spadł do góry nogami, tak, czyli kołami, czyli dachem po prostu wpadł do rzeki. No ci młodzi ludzie nie mieli jakichkolwiek szans, tak, nie mieli jakichkolwiek szans. Czyli konkluzja jest po prostu taka, że tutaj oczywiście Krzysztof Jackowski nie jest w stanie wytypować numerów do totolotka wygranej. Nie wiem, czy po prostu jest to ktokolwiek w stanie wytypować, bo jest to tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa, tak, jeden tam do iluś tam milionów. Także nie jest w stanie tego. Gdyby było to możliwe, żeby można było to w jakiś sposób wytypować, to na pewno matematycy czy jacyś profesorowie matematyki mogliby w ten sposób wytypować. Natomiast każdy o tym wie, przynajmniej ze studentów prawa mamy na pierwszym roku, też to miałem po prostu rachunek prawdopodobieństwa, więc żeby wygrać totolotka, to trzeba było praktycznie więcej tutaj kuponów wysłać, niż ewentualna wygrana by była, tak? Tak to właśnie wygląda, czyli na pewno w tej kwestii nie pomoże. Aczkolwiek, no szokujące są tak naprawdę umiejętności, ten dar jasnowidzenia w przypadku Krzysztofa Jackowskiego. Szokujące jest, tak? No fakty są po prostu niepodważalne, tak? Są niepodważalne. Mnóstwo jest tutaj wiadomości, mnóstwo jest tutaj potwierdzonych faktów, że pomógł w znalezieniu tutaj osoby jakiejś. To są relacje ludzi, klientów tutaj Krzysztofa Jackowskiego, rodzin. To są relacje wideo, także mnóstwo jest tutaj informacji, które potwierdzają nieprawdopodobne umiejętności tego tutaj jasnowidza. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmiki na moim kanale dotyczące właśnie Krzysztofa Jackowskiego. Absolutnie nieprawdopodobne umiejętności tutaj jasnowidzenia, przewidywania rzeczy. Także naprawdę można zobaczyć wiele ciekawych filmów na moim kanale dotyczących po prostu Krzysztofa Jackowskiego i spraw związanych właśnie tutaj, w których Krzysztof Jackowski pomógł, które odnalazł. Wiele tak naprawdę dramatycznych, tragicznych spraw, gdzie ludzie poszukują osoby przez ileś miesięcy, nawet przez lata, natomiast Krzysztof Jackowski jest w stanie praktycznie w ciągu kilku dni albo w kilku godzin rozwiązać całą tą sprawę, rozwiązać tak naprawdę zagadkę, która dla wielu osób jest nie do rozwiązania. Jest jakby jeszcze bardziej szokujące, z tym bardziej, że Krzysztof Jackowski jest sam,
nie dysponuje żadnymi środkami, natomiast policja czy biuro detektywistyczne, zobaczmy sobie na przykład na detektywa Rutkowskiego, to są potężne środki, to są potężne po prostu siły, które dysponują ludźmi, dysponują dronami, sprzętem, nurkami, dysponują łodziami, strażą pożarną. Natomiast Krzysztof Jackowski dysponuje swoimi umiejętnościami, którymi po prostu odnajduje te osoby. Nieprawdopodobna absolutnie historia. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.